Cześć wszystkim, witam na swoim kanale, mam na imię Ruslan. W dzisiejszym odcinku ja wylatuję z Phuketu, niestety teraz jestem na lotnisku w biznes-klasie, w zale dla oczekiwania w biznes-klasie. Tak naprawdę jestem pierwszy raz w takim miejscu, tutaj jest bardzo wygodnie, jest bezpłatna restauracja, bezpłatne jedzenie, taki coworking teraz właśnie pracuje. No i bardzo dobry Wi-Fi, bo mój lot o 6, a teraz jest 12 i jeszcze na godzinę go przynieśli. Także czekam na swój lot. Możecie od razu napisać w komentarzach, jak myślicie, gdzie ja lecę. I na końcu tego odcinka ja powiem, gdzie ja wylatuję. Myślę, że już niektórzy się zgadali, już wiedzą, gdzie ja wylatuję. Niestety mój rejs zatrzymali na dłużej i ja przyjechałem o 2 w nocy. Rano ja obudziłem się w bardzo dobrym humorze, nie patrząc na to, że ja spałem w bardzo okropnym hotelu, gdzie było wszystko brudne, śniadanie było okropne. Człowiek, który zajmował się tym hotelem, był niemiły, ale ja byłem szczęśliwy, że ja dotarłem i miałem tyle emocji, tyle energii, że chciałem po prostu zobaczyć cały świat i tutaj widać, że ja bardzo się cieszę i naprawdę jestem bardzo podekscytowany. Odpowiadając na pytanie, gdzie ja jestem, ja przyjechałem na Bali. Bardzo o tym marzyłem, długo myślałem o tej przeprowadzce, ale teraz się zdecydowałem i w końcu przyjechałem. Przyjechałem ja na cały miesiąc i chcę zobaczyć całą wyspę Bali. I też planuję pojechać na wyspę Gili. Również chciałem zobaczyć Nusa Pemidę, to jest moje marzenie. I oczywiście pojechać na góry i wulkan Batur, który jest bardzo znany. I żeby tam dotrzeć, to jest bardzo ciężka droga, ciężka wycieczka, ale ja jednak bardzo chcę. Це, бо довго о тим мажилем. Од рано мені ж привезли байк, то есть NMAX, дуже добрий, вигодний байк. Я дуже хотів такий самий винаймовувати на Пхукеті, але на Пхукеті він був трохи дорожчий, а тут я мав оказію винаймовувати таній. Ubrałem taki śmieszny kask i będę zaczynał swoją podróż, bo naprawdę nie jeździłem nigdy jeszcze na Bali, oczywiście i tutaj jest inny ruch i trochę się boję, bo na Bali jest bardziej intensywny ruch niż na Phukecie, chociaż na Phukecie też jest czasami niebezpiecznie. Tutaj są ogromne balijskie korki, które znane na cały świat, jest bardzo gorąco i póki jechałem po mieście, to naprawdę zobaczyłem, że ten kraj też jest taki podobny do Tajlandii, ale jednak inny i ja byłem bardzo zestresowany, bo wszystko było nowe, nieznane dla mnie. Pierwszym moim przystankiem musiało być jezioro, a również góry i wulkan Batur. I przypadkiem ja spotkałem muzeum poświęcone górze Batur. Wejście do tego muzeum było bezpłatne. Ja byłem bardzo, bardzo zdziwiony, bo muzeum wygląda naprawdę bardzo nowocześnie. Nagrałem też dużo filmików stąd i pokażę wam później. W końcu nareszcie dojechałem do jeziora i gór Batur. To wyglądało po prostu niesamowicie. Ja byłem bardzo szczęśliwy i naprawdę nie wierzyłem, że jestem tutaj. Droga zajęła gdzieś 4 godziny i ja pomyślałem pójść do restauracji, bo byłem głodny. До готелу мені залишилося ще 15 хвилин. Їхав через пікні дороги, через вулканічне каміння, були гори, дуже пікні хмури, трохи падало, але я мав дуже добрий гумор і був, насправді,
так є щасливий. В кінці дотаром до своєї вілли, яка знайдувалася в горах. Дорога до неї була нелатва, через огрудки, мали дружки. Але мені споткав дуже файний власчитель тих вілл і показав, як джава джакузі, показав покой, повідав, що я буду мав снідання. Również вам покаже покой тієї вілли. Вілла була збудована місяць тому, так що тут все є нове. Wszystko jest czyste, bardzo komfortowy pokój, jest lustro, mały stoliczek, ogromne łóżko, krzesło i najgłówniejsze to jest jacuzzi z ciepłą wodą i po takiej długiej drodze po prostu ja bardzo się cieszyłem, że oni mają coś takiego. Bardzo piękny widok i naprawdę po prostu niesamowita atmosfera. Nie patrząc na to, że trochę padało, ja wszystko jedno chciałem bardzo wykąpać się w tym jacuzzi, bo czekałem na to po prostu cały dzień. Wyobrażałem, jak będę tam leżał i naprawdę to było niesamowicie. Po prostu ja nigdy czegoś takiego w swoim życiu nie wyobrażałem i zostałem bardzo zadowolony z tej wycieczki. Po kąpaniu ja pomyślałem pospacerować nad jeziorem Batur. Kto nie wiedział, góra Batur znajduje się w wulkanie, czyli wulkan nowy znajduje się w starym wulkanie. To jest coś niesamowitego w przyrodzie, bardzo rzadko coś takiego spotkasz, to jest unikalne i rzadko spotykane w przyrodzie. Na kolację ja pomyślałem spotkać się z przyjacielem i pójść do bardzo znanej i dobrej restauracji, która się znajduje koło jeziora i góry Batur. Tutaj bardzo dobre danie, po prostu takie smaczne, że ja nie pamiętam, kiedy ja tak dobre jadłem. I ta restauracja naprawdę bardzo piękna. Ceny są takie same jak w Polsce, ale jedzenie po prostu super. Tak wygląda ta piękna restauracja, jest podobna do grzybów, mi bardzo się spodobało. На сам кінець хочу показати, як виглядає вулкан Батур. Як ви бачите, то є вулкан, який ще знайдує в старому вулкані. І то, насправді, є захвачуюче. То важно є на грані з музеєм, який вам показував. Тут показано, як виникла виспа Балі. Нестети, все було написано в язику індонезійським, для того ніц не розумілим, але зрозумілим, що хіба виспа виникла теж з вулкану. Хоче подякувати всім, хто глядав цей фільм до кінця. Зоставляйте свої коментарі, зоставляйте свого субскрибента. Тут також показує гори Батур і теж również тут ще знайдує близько єзеро Батур. Дякую всім, що глядали цей фільм до кінця і до побачення в наступному відео.